Witam wszystkich widzów. W dzisiejszym wideo chciałbym pokazać Wam podstawowe ustawienia V-Raya, które są potrzebne do wyrenderowania jakiegoś ujęcia. Przygotowałem wcześniej prostą scenę, aby pokazać Wam proces ustawień V-Raya. Wcześniej dodałem już materiały V-Raya do każdego obiektu w scenie, więc my zajmiemy się tylko ustawieniami do renderowania. Zmienimy rozmiar naszego zdjęcia. Ustawiamy nasz widok w zadowalającej nas pozycji. Na początek wyrenderujemy obrazek bez użycia jakichkolwiek świateł, jakichkolwiek kamer, po prostu z widoku perspektywy. I próbujemy wyrenderować. Dostajemy ostrzeżenia o błędach. Nie mamy ustawione domyślnie V-Raya. Musimy to zrobić w zakładce Common, na samym dole Assign Renderer. Klikamy V-Ray ADV. Na razie wyłączymy filtr do antyaliasingu. Widzimy pierwszy render. Kolory są bardzo sztuczne, bardzo nienaturalne. Także za chwilę pokażę Wam, jak zrobić to bardziej realistycznie. Na początek będziemy potrzebowali źródło światła. W naszym przypadku będzie to słońce. Klikamy OK. Ustawiamy nasze słońce w odpowiedniej pozycji, aby promienie słońca wpadały przez okno do naszego pokoju. Kolejne, co musimy zrobić, to do naszej sceny dodać kamerę V-Raya, V-Ray Physical Cam. Przechodzimy do widoku z naszej kamery. Ustawiamy naszą kamerę w właściwym miejscu. I możemy wyrenderować ponownie. Widzimy kompletną ciemność. Tylko ledwo widoczne obiekty na naszym obrazku.
podwyższamy subdips naszego słońca i klikamy clear. Kolory za oknem będą teraz po prostu troszeczkę jaśniejsze. Przechodzimy teraz do Render Setup. Klikamy Enable GI. Primary zostawiamy Irradiance Map, a w Secondary klikamy Light Cache. Włączamy Ambient Occlusion. Zmniejszamy troszeczkę subdivs w Light Cache. To samo zmniejszamy ustawienia w Irradiance Map. Jeszcze raz spróbujemy wyrenderować. Widzimy znaczną poprawę w jakości naszego obrazka. Kolory są bardziej naturalne, ale wciąż jest troszeczkę ciemno w naszej scenie. Aby to zmienić, przechodzimy do naszej kamery. I w F-Number zmniejszamy wartość z 8 na 4. Niższe wartości powodują jaśniejszą scenę, a wyższe wartości ciemniejszą. Widzimy, nasza scena jest znacznie jaśniejsza. Tutaj po rogach naszego okna widzimy właśnie ten anti-aliasing, czyli te takie schodki jakby na krawędzi. Dlatego, że nie użyliśmy żadnego filtra. Aby jeszcze rozjaśnić naszą scenę, zmienimy White Balance na Daylight. Zmniejszymy sobie Shutter Speed na 125. Tutaj tak samo jak w F-Number, wyższe wartości powodują ciemniejszą scenę, a niższe jaśniejszą. Zwiększmy subdivs naszego słońca na 12. Możemy wyrenderować nasz obrazek. Nasza scena jest teraz bardzo jasna. Kolory są bardzo naturalne. I myślę, że na tym zakończymy dzisiaj nasze wideo. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.